teraz Wam zrobię dla odmiany z takiego koloru. I teraz nabieram sobie troszeczkę wełny. I robię moją dowolną ilość oczek. Musi być podzielne przez dwa. Parzysta. Od góry dwoma drutami ciągnę do dołu. I tutaj pod nitkę, za nitkę. Tą samą drogą wracam. Mam zawsze za pierwszym razem dwa. Raz, dwa, trzy. Teraz już pojedyncze oczka. Raz, dwa, trzy. Teraz jeden drut wyciągam. I pierwszy rząd robię oczka lewe. Pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam, nic nie robię. I teraz robię cały rząd lewe oczka. Nitkę kładę jakby do przodu, wbijam się w oczko, zahaczam za nitkę i przeciągam, ściągam. I znowu przekładam nitkę, wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam i ściągam. To są tak zwane lewe oczka. Podam Wam na dole link, jak zrobić te oczka lewe i prawe. I tak robię cały rząd lewe oczka. I ostatnie oczko prawe. Tak to już wygląda ta lewa strona. A tutaj jest prawa. I ja będę robiła ten wzór z tej strony jakby, z tej prawej. Pierwsze oczko, przekładam nitkę i ściągam. To się nie dolicza do wzoru. Raz, dwa. Mamy dwa oczka. I teraz w tych dwóch oczkach coś będzie się działo i tak się będzie cały czas powtarzać. Wbijamy się tu pomiędzy te dwa oczka, ale wbijamy się w oczko, to jakby pierwsze, i tutaj z tyłu, za tym oczkiem, tu wychodzimy pomiędzy tymi dwoma jakby oczkami, zahaczamy za nitkę i nitka musi być naprężona, tak jak u mnie również, przeciągamy i mamy już jedno oczko. Potrzebujemy mieć jeszcze jedno, bo to jest wzór parzysty. Mieliśmy też dwa. To drugie oczko robimy z przerobienia tej nitki. Wbijamy się w to oczko. Zahaczamy. Przeciągamy. I ściągamy wszystko razem. I to jest już druga para. I tutaj się robią takie sploty. I one będą się cały czas powtarzać. Tak jak tutaj. Najważniejsze jest, żebyście się tutaj wbili dobrze w to oczko, tu z tyłu jakby, widzicie, z tyłu to oczko i wychodzicie tu pomiędzy te dwa oczka. I wtedy za nitkę przeciągacie, tutaj wbijacie się od dołu, za nitkę i robicie prawe oczko, w sumie dwa prawe już i ściągacie. I to będzie naprawdę piękny wzór ażurowy. I tak robię ten wzór do końca. Tak to już wygląda. Czyli 2, 2, 2, 2. A tak wygląda po drugiej stronie. I teraz po tej drugiej stronie robimy wszystkie oczka lewe. I znowu pierwsze oczko przekładam, dopiero ściągam i zaczynam robić lewe oczka. Przekładam nitkę, wbijam się w oczko, zahaczam, ściągam. Przekładam nitkę, wbijam się w oczko, zahaczam, ściągam. Przekładam oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam. I znowu to samo. 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16. Jesteśmy tutaj po prawej stronie. Znowu robimy tak samo. To znaczy, przekładam nitkę i ściągam. Ja w pierwszym oczku nic nie robię. Teraz ten już drugi rząd będzie luźniejszy. Ten pierwszy rząd jest ciężki do przerobienia, ale już teraz, bo są nieraz oczka takie zbite, ale już teraz powinno być również dla Was lżej. To znaczy, raz, dwa oczka, wbijamy się i tu wychodzimy jakby pomiędzy te dwa oczka. I tutaj wychodzimy, tu pomiędzy te dwa oczka, widzicie? I zahaczamy, przeciągamy i wbijamy się w to oczko, zahaczamy i przeciągamy i ściągamy. I znowu. I jakby najcięższy moment jest wbić się w to oczko tu z tyłu i wyjść pomiędzy tymi dwoma oczkami. To jest jakby najcięższy taki moment. A tak poza tym to wzór jest bardzo lekki do zrobienia. Wtedy zahaczacie i jak tu przejdziecie, to w to oczko się wbijacie, również zahaczacie i ściągacie. I pokażę Wam jeszcze raz. Są dwa oczka. Tutaj możemy sobie najpierw nawet poluzować, żeby tu z tyłu, widzicie, dobrze wyjść spokojnie, luźno i nabrać, przeciągnąć sobie to oczko. I teraz to pierwsze oczko. I już ściągamy. I znowu mamy to oczko, możemy sobie tak troszeczkę naciągnąć i wtedy wbijamy się tu pomiędzy te dwa oczka, zahaczamy, przeciągamy w to pierwsze i jeszcze raz wbijamy się, zahaczamy, przeciągamy, przeciągamy, wbijamy się w pierwsze oczko i przeciągamy, ściągamy ostatnie prawe to brzegowe. Jestem na odwrotnej stronie, a na odwrotnej stronie robię tak samo. Przekładam nitkę, dopiero ściągam oczko. I robię te wszystkie oczka lewe tu, po tej odwrotnej stronie. Wbijam się za nitkę, przeciągam, ściągam. Wbijam się za nitkę, przeciągam, ściągam. Tak robię cały rząd. Dochodzę do końca. Ostatnie prawe. Tutaj wtedy taki ładny wychodzi Wam brzeg, taki wianuszek z obu stron. I tak to już wygląda. Mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam, że już teraz wiecie, jak się robi ten wzorek. Naprawdę bardzo przyjemny, ażurowy, coś na lato, na sweterki, na bluzeczki dla dzieci jak najbardziej, czy na czapeczki letnie. Zapraszam, kochani, bardzo serdecznie. A tutaj macie na białej.